Ani przez chwilę nie dało się wyczuć, że gracie z przeciwnikiem występującym w wyższej klasie rozgrywkowej, bo mówi o tym sam wynik i to, że kontrolowaliście ten mecz od pierwszej do ostatniej minuty. Znaczy, na pewno staraliśmy się gdzieś tam pokazać się z jak najlepszej strony i nie dopuścić do takiej sytuacji, żeby ktoś po meczu miał argumenty, żeby powiedzieć, że jest duża różnica między nami, jeśli chodzi o poziom rozgrywkowy i jakby przekłada się to typowo na atuty piłkarskie, ewolucjonalne cechy i tego typu rzeczy. Także myślę, że stanęliśmy dzisiaj na wysokości zadania, pokazaliśmy charakter, walczyliśmy o każdy centymetr boiska, trochę szczęścia, trochę pecha w niektórych momentach, ta moja sytuacja, a później trochę szczęścia przy strzale Szumilasa, piłka gdzieś tam niefortunnie bramkarzowi pod nogami przyleciała, ale no myślę, że jakby z przebiegu gry i takiego całego meczu, jeśli chodzi o aspekt wolicjonalny, charakterologiczny i to jak szliśmy dzisiaj na każdą piłkę i staraliśmy się z całych sił walczyć o każdy centymetr boiska, to zasłużyliśmy na to zwycięstwo. Długo kazaliście jednak marznąć kibicom na trybunach, bo dopiero w 72 minucie padła ta pierwsza bramka Szumilasa. Tak, myślę, że w pierwszej połowie trochę brakowało nam takiej ikry z przodu, jakiegoś takiego skonkretyzowania tych akcji. Za mało było strzałów, dużo było momentów, że mogliśmy trochę lepiej rozwiązywać te sytuacje. A w drugiej połowie trochę wydaje mi się, już obydwie drużyny, wiadome, grały troszeczkę otwarciej, może troszeczkę opadli i my, i ŁKS trochę sił mniej, jakby mieliśmy już pod koniec meczu, co jest naturalne w każdym spotkaniu, więcej przestrzeni i z tego się wytworzyły też sytuacje. No tak jak mówię, ta sytuacja szczęśliwa, po której strzeliśmy pierwszą bramkę, otworzyła też trochę spotkanie, oni musieli nas zaatakować, a my mogliśmy sobie gdzieś tam szukać swoich kontr i jeszcze do tego tak naprawdę udało nam się ze tego fragmentu zdobyć kolejnego gola, także fajny wieczór, cieszymy się bardzo, podsumowanie jakieś w dobrym stylu tej rundy, chociaż wiadomo, z perspektywy pucharu super, a w lidze trochę niedosyt, no ale nic, musimy teraz odpocząć i pracować na nową rundę, żeby ciągnąć te wyniki jeszcze bardziej do góry. Właśnie mówisz, że przy golu na 1-0 szczęście wam dopisało, jednak kilka minut wcześniej tobie akurat szczęście nie dopisało, czego tam zabrakło przy tej doskonałej sprawie? Nie wiem, ja nie jestem w stanie tutaj się jakoś wytłumaczyć, no ja już nawet się śmiałem teraz po zejściu do tunelu, że karę finansową sobie mogę wsadzić przy chłopakach, jakieś postawić kawę czy jakieś ciasto w ramach tego, że wyratowali mi za przeproszeniem tyłek, bo takie sytuacje trzeba wykorzystywać i można powiedzieć, że no, nie ma żadnego wytłumaczenia, także no, trochę było rzeczywiście nieszczęśliwie w tej sytuacji, że po prostu nie skierowałem piłki do bramki, ale tak jak mówię, trochę potem szczęście nam dopisało i jakby oddało to, że tej sytuacji nie wykorzystaliśmy. Przy następnej okazji tak naprawdę gdzieś tam to szczęście było przy nas, strzeliliśmy gola, otworzyliśmy wynik meczu. No jest zwycięstwo, cieszymy się bardzo i teraz czas odpoczynku. Już nieco opowiedziałeś o tej jesieni. Teraz dzisiaj wywalczyliście awans do 1/4 finału w lidze. Brakuje wam punktu do miejsca barażowego, o wejście do ekstraklasy. Jakbyś tak podsumował tę rundę w waszym wykonaniu? No tak jak mówię, no teraz mieliśmy tak naprawdę w sumie co? Już ósmy chyba mecz bez porażki. Tylko w tych 8 meczach bez porażki za dużo było remisów, a zwłaszcza najbardziej bolą te dwa remisy u siebie, gdzie tak naprawdę i z Radomiem, i z Jastrzębiem prowadziliśmy i 2-0, i 1-0 z Jastrzębiem, i 2-1, a nie potrafiliśmy dociągnąć tego do końca. A dzisiaj właśnie na sam koniec było widać takie zwarcie i spięcie jakby w naszych szeregach, że ten charakter do końca pokazywaliśmy, szliśmy na każdą piłkę i po prostu wybroniliśmy się, żeby nie dopuścić do sytuacji, żeby gdzieś tam wypuścić to zwycięstwo z rąk. Także myślę, że tego nam brakło w paru wcześniejszych meczach, ale to jest jakaś lekcja. Mam nadzieję, że wyciągniemy z tego wnioski, a w drugiej rundzie przełoży się to na skonkretyzowanie w wynikach. Tak, na koniec pytanie niepiłkarskie. Movember już za nami. Tak, Movember za nami, ale początek grudnia powiedziałem, że dopiero po meczu z gola, a teraz to już w ogóle muszę zgolić, bo po tym nieszczelonej sytuacji muszę koniecznie to zrobić, bo to chyba ten wąs po prostu na mnie gdzieś tam jakąś klątwę rzucił. I że w tej sytuacji po prostu nie skierowałem piłki do bramki, także tak to wygląda.